Witam i pozdrawiam z Ruszaju. Ile kosztuje budowa kampera? Coraz więcej pytań się pojawia, no bo przecież no, dajemy dobrą izolację, walczymy z tymi łazienkami, z tym wszystkim, mebelki, lodówki, to wszystko dużo kosztuje. No owszem, kosztuje, ale wszystko zależy od tego, jakiego kampera chcemy zbudować. Mam znajomych, którzy wybudowali kampera za 15 tysięcy złotych. To jest możliwe. Jeżdżą nim na ryby. Wstawili mebelki jakieś adoptowane, wstawili sobie kibelek przenośny, ale wstawili, urządzili sobie spanko i jeżdżą. To jest taka tania opcja. Ale też mam znajomych, którzy takiego kampera oddali do firmy, która buduje kampery lub powiedzmy je wyposaża. I zapłacili za budowę takiego kampera ponad 80 tysięcy złotych. Także no, pieniążki już są dosyć konkretne. Wszystko zależy, jaki macie budżet i ile chcecie wydać na budowę takiego kampera. Dodatkową kwestią jest auto, bo moi znajomi, którzy włożyli 80 tysięcy złotych, zrobili to na Mercedesie Sprinterze 6-letnim, który już wymagał napraw blacharskich, już wymagał napraw lakierniczych, więc to są dodatkowe koszta. A i tak Wam powiem, że w momencie, kiedy odebrali tego kampera, pojechali pierwszy raz na dłuższy wyjazd gdzieś tam do Francji, okazało się, że ten kamper posiada dużo wad, których nie przewidzieli. No i należało te wady później poprawiać, czyli mamy następne dodatkowe koszta. Mapę mamy już zrobioną. Ładnie otapicerowaną. Pas mamy. Jeszcze musimy zamontować jeden pas z jednej strony, z drugiej strony, żeby to wszystko pasowało. Tapicerowanie trwało 1,5 tygodnia, ale efekt, zobaczcie sami, jak to wygląda. Podwyższone boczki, żeby nas ładnie trzymały. Ładne już zagłówki. Wszystko ładnie otapicerowane. A z tyłu, jak popatrzymy, zobaczcie, też fajnie wygląda razem z kieszonkami. Tak to powinno wyglądać. Oczywiście my budujemy auto niekoniecznie z oryginalnych materiałów, czyli staramy się nie korzystać ze sklepów czy firm, które wyposażają takie auta w części kamperowe, karawaningowe, ponieważ jeśli używamy na przykład Dometika, mówimy tu o lodówkach, o brodzikach, o wyposażeniu łazienki czy cokolwiek innego właśnie z tych firm karawaningowych, no to musi naprawdę kosztować i te ceny są przeważnie razy dwa, a czasami razy trzy. Więc staramy się szukać niektórych opcji, które są tak samo dobre lub bardzo dobre, ale na Allegro lub firmach generalnie holenderskich, bo jeśli nie wiecie, to jeśli szukamy na Obelinku na przykład, to możemy znaleźć bardzo fajne rzeczy i wyposażenie kampera właśnie na tych stronach holenderskich. I one są naprawdę dedykowane do kamperów, są jakby zastępstwem tych elementów firmowych, ale w dużo, dużo niższej cenie. Panele już mamy na dachu. Dwa. Przód już jest obcięty. Tutaj, o. Żeby się okno otwierało. Jeszcze brakuje nam jednego mocowania tu i tu. Bo będą tutaj rząd halogenów i owiewka. Także tak to mniej więcej już mamy przygotowane. Nie dotykamy paneli, ponieważ one się na razie kleją. A później jeszcze będą nitowane. Jak szefowa? Idą prace. Dobra, projekt instalacji mniej więcej mamy. I tak, co mamy to? Co to jest? To jest główny blok 12-woltowy z akumulatora. Idziemy tutaj, głównym plusem, 12-woltowym. I rozchodzimy się 4 bezpiecznikami. Jeden bezpiecznik, ten, idzie na ładowanie z alternatora. Tu będzie taki modulik, który będzie wykrywał pracę silnika i się uruchamiał.
Oczywiście z tej strony musi być bezpiecznik i z tej strony będzie bezpiecznik. Taki separator. Tak, taki separator akumulatorów, dokładnie. Później idziemy na drugi bezpiecznik, gdzieś tutaj powiedzmy. I on jest podłączony z tym multiplusem, przetwornicą, która robi nam tutaj później sinusa. I w momencie, gdy się podłączymy z sieci zewnętrznej, 230 V, no to wtedy idziemy do przetwornicy, ona nam prostuje i ładuje nasz akumulator przy okazji. Czyli na przemian. Albo idziemy w tą, albo w tą. Aha, w ten sposób, tak? Mhm. Dobra. No i dalej mamy... I trzeci bezpiecznik, to jest bezpiecznik do paneli. Czyli ten główny nasz bezpiecznik do paneli. Czyli tak, panele z dachu przechodzą. To jest taki panele bór... mamy polo... Monokrystaliczne, nie polokrystaliczne. Nie powiem tylko mono. No. Tu jest wyłącznik do paneli, on jest przed wszystkim. Można sobie odciąć po prostu panele, żeby nie generowały nam nic. No to jakbyśmy chcieli na przykład wymienić ten moduł, czy coś by się działo, to odcinamy panele. Czy na zimę na przykład możemy je możemy. Odpiąć, na przykład, nie? Dla bezpieczeństwa odpiąć, dla bezpieczeństwa. Żeby tam nic się nie działo. No i później idziemy przez ten przetwornik w paneli. Powiedzmy tak w skrócie, że to się tak nazywa. No i ładujemy nasz akumulator. Mhm. Tu jest okay. Jedna ważna rzecz. Nie możemy... Generalnie nie ma takiej opcji, chyba że ktoś celowo to zrobi. Nie możemy wyłączyć tego. Nie. W momencie, gdy nie będzie podłączony akumulator. Czyli nie możemy wyłączyć. Włączyć. Jeśli nie jest podłączony akumulator. Musi być podłączony akumulator, żeby to było włączone. Okay. Taka zostaje. I to też jest przydatne, no bo jeżeli będziemy chcieli odłączyć akumulator, to pstryczkiem wyłączamy panele i dopiero potem akumulator. No, żeby zwarcia nie spowodować. Tak, bo tu chodzi o to, że panele będą generować, a nie będą miały gdzie oddawać. No właśnie. I tam się w końcu może coś przepalić. No właśnie to jest problem, bo one muszą być wyłączone, żeby po prostu w razie jakiejkolwiek pracy nie generowały nam prądu. Tak, no dokładnie, takie dodatkowe dokładnie. Zabezpieczenie. No i trzeci, ostatni bezpiecznik, to będzie szedł na taki blok tych mniejszych rozdzieleń 12-woltowych, jakieś oświetlenie, zasilanie 12-woltowe i co tam jeszcze wymyślimy. Czyli sprawy takie tak. No, konsumpcyjne. I tamte konsumpcyjne będą i tu mamy w tym już... panelu. To będą te małe 12-woltowe różne rzeczy. Jest tego 6, możemy dodać. Mhm. Wchodzimy minusem, tu są wyjścia minusa, tu jest wejście plusa, bezpiecznik na plusie i wyjścia. Okay. Dioda się świeci, jeżeli bezpiecznik będzie dobry, jak się spali, to dioda okej, okay. Czyli mamy wszystko monitorowane, bo tu mamy wszystko na diodach, tak. Czyli będziemy widzieć co i jak. A tego multiplusa już mamy, czy jeszcze nie? On jedzie, już jest wysłany. Jedzie, wysłany, dobra, okej. Okay. No i super, czyli to już będziemy wiedzieli, o co chodzi. I jeszcze jedna ostatnia sprawa. Mamy główny wyłącznik. Hebel. Tak, taki hebel dokładny, który będzie na minusie i nawet go możemy pokazać. O, coś takiego. Czyli mamy taki teraz jest konkretny. Włączone. Jak przekręcimy, to wiadomo... Wyskakuje. Tu, tak, wyskakuje. Włączony musi być po prostu włączony jest w środku. Po prostu w środku. Okej. Okay. Hebel będziemy mieć tylko jeden, tak? Czyli... Jeden główny hebel. Jeden główny, no, dobra. To będzie taki odcinający. Okej, okay. Dobra. To wszystko. No to wszystko na razie na ten temat. To jest przewód do zasilania głównego do panu. Słuchaj, ja widziałem, że ludzie montują 4 mm. On był brany, jeszcze jak myślałem o ładowaniu z alternatora, to jest 100 amperami. Ile? 100 amperami, jak myślałem o ładowaniu z alternatora, to dlatego musiał być taki. Teraz będzie trochę mniej, no ale przewód już mamy na tego. Nie, no dobrze, no lepiej, żeby po prostu był większy. 4 mm do ładowania tego, no to byśmy tam mieli... Strasznie mały, nie? Bezpiecznie 20 amper, może 30. Jak zaczynaliśmy budowę auta, to wydawało nam się, że no przecież zrobimy to auto w 2-3 miesiące. No okazuje się, że nie jest to takie proste, ponieważ ludzie, którzy także budują takie auta z busów i mają na to warunki, czyli mają warsztaty, mają pracowników, mają pomocników, budują takie auta także około pół roku. Nie da się szybciej. Wiele rzeczy musimy poprawiać, wiele rzeczy musimy przemyśleć, wiele rzeczy musimy zamówić, no i wiele rzeczy musimy zamontować. W naszym przypadku no, trwa to troszeczkę dłużej niż pół roku, ale mam nadzieję, że efekt będzie dobry i że będziemy z tego korzystać. Także nie wierzę w to. Normalnie powiem Wam tak, bo rozmawiałem z ludźmi, którzy budują zawodowo takie kampery i przewodowa kampera, gdzie bierze w nim udział trzy osoby, jest to elektryk, jest to monter mebli
i człowiek od wszystkiego, jak byśmy to powiedzieli, jeden, no to w granicach 2-3 miesięcy robią to w firmie. W firmie, tam gdzie budują te kampery wyprawowe. No to jednak zwróćcie uwagę na to, że to troszeczkę musi trwać. Otóż co my dzisiaj będziemy robić? Praktycznie już mamy zrobione. Mamy tutaj półeczkę pod nasz piekarnik. A dlaczego ma nie być piekarnika w samochodzie? Powinien być, uważam. Półka jest zrobiona z Alpi. Jest to materiał, który jest bardzo odporny na wodę, na temperaturę i na różnego rodzaju tłuszcze. Sam jest tłusty, więc ciężko się klei. Mamy już zrobiony stopień, który będzie nam umożliwiał wchodzenie do naszej części sypialnej, więc robimy to już dekoracyjnie, już robimy to z tropikalnego drewna. I tu mamy najciekawszą rzecz. O, tu już mamy nasz blat. I nasz blat, żeby było jeszcze fajniej, jeszcze ładniej w naszym samochodzie, będzie zrobiony z orzecha amerykańskiego. Wytniemy jeszcze tutaj nasze L-y z jednej, z drugiej strony. I tu zrobimy wykrój na zlewozmywak i na gaz. Wylakierujemy, zafrezujemy i pokażemy Wam, w jaki sposób to później zamontować. Dobra, kuchnia już jest, jeszcze tu nam wyłączniki brakuje. Szafki już się robią też na profilach. Blat. A ten nasz lakierowany, ładnie wyszedł ten blat. Po lakierowaniu fajnie. Lodóweczka. Tu już mamy. Przekaźnik i co jeszcze? O. Nie wiem jak ten panel. Armatury. Nie, bo panel do pieca. No szafeczka nam się tutaj robi. Fajnie. I tu musimy zrobić jeszcze jedną szafkę. Taką narożną, żeby była na różne rzeczy. Bo tego blatu nam aż tyle tu nie potrzeba. Ja tam jakąś nawet dokumentację mam tego, nie? Dobrze. Mamy sklejkę na naszą część sypialną. O, tu może tak nie widać, może z tej strony bardziej pokażę. O. Sklejka grubości 11 mm. Niestety, to już musi być sklejka twarda i mocna. No bo dwa takie grubaski jak my, no to musimy się jakoś na tej sklejce zmieścić, żeby ona nam nie pękła. Jest troszeczkę cięższa, no ale zeszliśmy z wagi na jednym, a niestety musimy dołożyć na wadze na innym wykończeniu. Lodówkę i część mebelki już mamy w naszym kamperze zrobione. Teraz przyszedł czas na piekarnik. Z piekarnikiem jest tak, że będziemy go używać tylko i wyłącznie na postoju, ale nie chcemy tego piekarnika wrzucać do środka, do samochodu, więc zrobimy go na takiej specjalnej półce, którą kleiłem, którą pokazywałem wcześniej i ona będzie wyjeżdżała na bardzo długich szynach na zewnątrz, ponieważ i tak na kempingu będziemy używać tego piekarnika tylko i wyłącznie na 230 V i to będzie już pod markizą. Piekarnik oryginalny Esperanza, włoski, jak auto i jak wszystko w naszym samochodzie, prosto z Neapolu. Ja tu pokażę, o, żeby nie było, prawda? A neapolitański. Także wszystko robimy w oryginale, tak jak być powinno. Czy mogę wiedzieć, gdzie pan kupił płytę do zabudowy busa? Albo gdzie pan kupił taką lodówkę, ile to kosztuje? Lub gdzie można zdobyć niektóre rzeczy, typu piekarnik, typu po prostu no cokolwiek. Nie ukrywamy tego. Jakbyście dokładnie przejrzeli komentarze, które są pod filmami, to tam bardzo często się pojawiają numery telefonów do firm, gdzie można to znaleźć, lub po prostu możecie zapytać lub podać swój link prywatny. Ja Wam po prostu te namiary wyślę, bo budowanie tego samochodu nie polega na tym, że my po prostu ukrywamy takie rzeczy, tylko chcemy Wam pokazać, w jaki sposób to się buduje i żebyście sobie sami mogli też takiego busa przebudować. Kanapa już jest. O, tu będziemy mieć całe sterowanie. Kawałek szafki nam zostanie tutaj jeszcze na nasze rzeczy. Niestety tą rozdzielnię musimy przenieść tutaj pod spód.
wszystko zabudować. Wiem, że on na pewno. No i miejsca jest dosyć sporo. Dobrze. Mamy już nasz akumulator litowy. 90 amperogodzin. Tutaj. Prawdopodobnie będą dwa takie akumulatory kamperowe. Mam nadzieję, że będą pasowały. Jak odkręcasz wodę. O. Ten kran ma. Nie za wygodnie ci? Przyzwyczajasz się? Nie, no ja będę tam siedziała. Gdzie? Z przodu. Na przód też jeszcze. Mimo to, że auto jest nowe prosto z salonu, to mamy troszeczkę rozpierduchę, bo musimy go adoptować. No niestety. Musimy dodatkowe LEDy tutaj zamontować. Musimy się podpiąć do akumulatora, musimy założyć separatory ładowania. Także troszeczkę czasu nam to jeszcze zajmie.